Dawaj, byczek! Nie, no to jest coś pięknego! Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Fortnite. Moi drodzy widzowie, w dzisiejszym odcinku przetestujemy sobie magiczny przedmiot. Dzięki jego właściwościom staniemy się niewidzialni. Nie no, żartuję, troszeczkę mnie fantazja poniosła, moi drodzy. Jest nowy glitch na harpunie, dzięki czemu stajemy się niewidzialni. Więc w dzisiejszym odcinku potrolujemy sobie troszeczkę graczy. Będziemy takimi dobrymi duszkami. Będę im wyrzucał itemek, on będzie do niego podchodził, a ja jednak będę się zmieniał w takiego złego duszka, będę mu go zabierał. Rozumiecie? Na tym będzie polegał dzisiejszy prank. Jeżeli uda mi się wygrać w ten sposób, no to klops, no bo wygrywanie podczas używania glitcha no nie jest fair, więc i tak postaram się go nie nadużywać tak za mocno. Więc oglądajcie do końca, bo dzisiejszy odcinek jest naprawdę mega, mega mocny. Oto, moi kochani, masz magiczny przedmiot. Kiedy zostawicie łapeczkę w górę, on sprawi, że ja zniknę. Raz, dwa, trzy, klikamy! A nie mówiłem? No to teraz strzel subika z dzwoneczkiem, jeżeli jesteś nowy, a powrócę. Dzięki, dzięki, że mnie wskrzesiłeś, mój wybawco. Dobra, zaczynajmy ten wariacki odcinek. Teraz na szybko wyniki konkursu z poprzedniego odcinka. Te dwie osoby wygrywają starter paki. Gratuluję wam, odezwijcie się do mnie na maila, mail macie w opisie. A dzisiaj, moi drodzy państwo, postanowiłem, że wam rozdam moją drugą czapkę, ponieważ jest na mnie za mała, tak? Wraz z kartką świąteczną ode mnie, od Farela. Jeżeli chcecie wziąć udział w takim konkursiku, no i do tego jeszcze 1000 V-dolców dorzucę. Niech będzie, czapka, 1000 V-dolców i kartka. O, taki prezent świąteczny od Farela. Subskrybuj kanał, jeżeli jeszcze tego nie robisz. Strzel łapeczkę w górę i wpisz kodzik Farel do sklepu. Jeżeli zrobiłeś te trzy błahe rzeczy, no to, mój drogi przyjacielu, bierzesz udział w konkursie, a wyniki ogłoszę już w następnym odcinku. A, dla ciekawskich, tak wygląda nowa koszulka z kolekcji Animals. Jest przekozacka, zobaczcie, jak taki ten nadruk jest potężny. Na całą klatę. I to jest Maxich, taki axolot, który trzyma pada od konsoli PlayStation 5. To jest przecudowny. Każdemu polecam, jeżeli lubicie zwierzątka. Link do sklepu znajdziecie w opisie, a teraz już nie przedłużam. Zaczynajmy! Okej, moi kochani, potrzebujemy jednej zasadniczej broni, czyli harpuna. A co to się stało, że środek jest pusty? Nara, gościu. Nara. Dobra, zakopuj się, zakopuj się, zakopuj się, poszukamy harpuna. Przypominam ci cały czas, mordko, tak? No. Dzięki. Jest, jest, znaleźliśmy go. Moi kochani, mamy harpuna. A tak naprawdę harpun tylko nam się przyda tego naszego glitcha. Jak widzicie, moi kochani, jestem niewidzialny. Nie widać mojego kopca. Sorki, że wam nie pokazałem, bo nie chcę, żebyście tego nadużywali. Zobaczymy, czy możemy budować. Patrzcie. Normalnie mogę sobie elegancko budować. A czy mogę strzelać? Niestety strzelać nie mogę. A rzucać nejdy? Też nie mogę. Okej. Dobra, no to strolujmy ludzi w inny sposób. Żebym nie wyskoczył przypadkiem. Zobaczmy, czy tego chłopa mogę mu ścianę postawić przed twarzą. Ha! Ha! Ależ gość jest w szoku? Chłop idzie, a tu nagle ściana! Dobra, dobra, dobra. Muszę iść do strefki, muszę iść do strefki. Idzie, idzie. Ja go przytrzymałem w strefie. Patrzcie na to, patrzcie na to. Chłop idzie do strefy. A tu pyk! A tu pyk! Oj, wyskoczyłem niechcący. Ah! No niestety mnie zabił. Kurczę, szkoda, że się nie da strzelać przez tą ścianę. Nie sądziłem, nie sądziłem, że mnie powali. Serio. Dobrze, moi kochani, spróbujmy jeszcze raz. Lecimy teraz na tą miejscówkę. Dawno na tej miejscówce nie byłem i chyba już na nią nie będę latał. Nie ma nic. Cegówki same, no XD po prostu, naprawdę. Dobra, są już jakieś itki, pompeczka, ta mi się nie przyda. Ta może być. Dawaj harpun, chamie. Nie dało harpuna. Aj, 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 aj. Jak strefka siada? Idealnie. Jest duże prawdopodobieństwo, że akurat strefa zamknie się na piasku, więc to będzie idealne pod naszego pranka na ludziach. Woohoo! No dobra, mamy 50, też się przyda. Teraz wystarczyłoby znaleźć nasz magiczny harpun, dzięki któremu znikniemy. Czy to jest mój harpun? Tak jest, to jest on, wariacik. Okej, okay. No to teraz wystarczy troszeczkę nazbierać maców, żeby przy okazji sobie kogoś strollować tymi macami, zamknąć kogoś w strefie. Wiecie, o czym mówię, nie? Wy wiecie. Leżysz, gościu, ależ on tak chciał mnie podhaczyć tutaj mocno. Miał Golden z Carringtona. Świr,
To był świr. Okej, moi drodzy, jesteśmy niewidzialni. Udało nam się być po raz kolejny niewidzialnym. Teraz wystarczy, że dojdziemy do ostatniego etapu gry. Być może uda nam się jeszcze w ten sposób wygrać. To by było coś pięknego. Tylko że nie wiem, czy akurat strefka siądzie. No dobra. Spróbujmy. Mogę przeszukać skrzynię? Mogę. A czy mogę wziąć itemy i się leczyć? No nie. Ale patrzcie, jak to komicznie wygląda. Zjadam itemki. Nie, no nie mam pytań. Oddawaj harpun i lecimy dalej. Dobra, znajdźmy kogoś, wyrzucę z Golden Scara, a później mu go skubnę sprzed nosa, rozumiecie? To będzie troll najlepszy ever. Kościu, patrz. Golden Scar leży. Golden Scar leży, chodź! Mortko, chodź! Golden Scarrington tutaj dla ciebie, halo! Byku, Golden Scar. Golden Scar leży. Widzicie? Dawaj, byczek! Nie, no to jest coś pięknego! Chłop po prostu chyba w to nie wierzy, co to się odwala. Masz. Mortka. No, nie ogarnia. Proszę, proszę cię! O, ukradł mi! O, oddycha mnie! Chłop w szoku! Okej. Okay. Tutaj chłop też sobie walczy, niech walczy, nie chcę wyskoczyć z tej górki, rozumiecie, nie chcę pojawić się. Więc troszeczkę powoli będę się poruszał. Dobra, tam mamy jeszcze strefkę, w sumie. Wiecie co? Poczekajmy na nich w strefie. Dobra, jest ostra klepa u góry, jak widać. A czy ja mogę rzucić potkę? Nie mogę rzucić potki też, najgorzej. Dobra, przejdźmy się do strefy. Powoli, 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 powoli. Okej. Wow, a właśnie jak boty reagują na mnie? Halo boty! O nie, 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 ale żem popsuł, ale żem popsuł, ale żem popsuł, muszę uciekać, teraz muszę uciekać, bo żem się tak popisał, że to jest koniec świata. Nie no, bo ty mnie zabiją w ten sposób. Ja zjeżdżam. Ja zjeżdżam, halo! Jeszcze... Chłop mnie z RPGa bije, widzowie! Jeszcze chłop mnie z RPGa bił! Nie no, ale prank psukowski. Spróbujmy jeszcze raz. Dobrze, moi drodzy, jesteśmy niewidzialni, a po drodze mamy drop. Ja bym chciał kogoś strollować na dropie, ale przy okazji chciałbym też sprawdzić, czy boty mnie widzą pod piaskiem. Jest i Mandalorian. Pośmiejemy się z niego. Patrzcie, co chłop robi! On zwariował! Ła! Ale że on mnie trafił? Nie sądziłem, że mogę dostać damage. Jak dostanę jeszcze raz, to uciekam, serio. Panie Mandalorian, czy pan osiwiał? Ktoś do niego wali z góry, ale jest wcelowany z niego, z tej snajperki. Halo! Nie no, nie wierzę, patrz, trzymam go w boksie. Oła, 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 dobra, stary. Okej, okej, okej! Okej, okej! Wierzę ci! Bijesz mocno! Ściana! Niewidzialna ściana, stary! Ale że chłop w szoku? Patrzcie na to! Dobra, uciekam, nara mordo! O, co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Dobra, uciekam gdzieś w ustronne miejsce, moi drodzy. Wydarzyło. Zróbmy małego pranka chłopowi, tylko żebyśmy nie wyskoczyli spod piasku. Tu jest za stromo, więc niżej nie idę, bo mogę wyskoczyć. On będzie musiał iść gdzieś stąd, tak. Postawię ścianę. Postawię daszek. Dojeżdża. A tutaj co?
prank, mój drogi przyjacielu, prank! Trafił mnie. Trafił mnie. Muszę uciekać. Muszę uciekać niestety. Ale że on mnie tak wyczuł? Gości już wie, że to nie będzie wcale takie proste. Okej. Okay. Tego chłopa raszuje. Dobra, mamy strefkę. Wrzucę mu Scarringtona. Albo tą, potkę. Będę jego dobrym duszkiem. Masz, mordka. Bandaż. 50. No niestety. Jesteś jak na widelcu, byku. Dobra, nie może mnie zamknąć, muszę uciekać. Bo mnie może zamknąć przecież w boksie. I wtedy zginę. No, muszę się schować, muszę się schować. Dostał plecy. Okej, okay, kto wygra, kto wygra? No dawajcie, panowie. Uuu. A więc takie buty. Stałem sam na sam z tym chłopem. Mam 100 HP. Nie wiem, ile on ma. Okej, okay, zabuduje mnie. Zabuduje mnie w ten sposób. Tak nie możemy robić. On chyba ucieknie na HG. Ja nie chcę tego wygrać. Ja po prostu chcę mu oddać to zwycięstwo, ale jeżeli mnie nakryje, wtedy będę walczył, tak? A tak, chcę po prostu się posiłować z nim na strefę. Kto to wygra? Dobra, strefa coraz mniejsza. Spokojnie, byczku. Ja nie chcę tego wygrać. Sprawdźmy tylko, kto miał więcej życia. Tylko spokój nas uratuje. Spokojnie. O nie, nie, nie. Zabudował mnie. To jest najgorsze, no bo ja teraz nie mam... Nie mam jak. Ja zginę pierwszy. Tak mi się wydaje bynajmniej. Tak, chłop się leczy. Dobrze, byczku. GG. GG. Zwycięstwo jest twoje. Tak jest. Brawo. Brawo. Brawo, mordeczko. Mam nadzieję, że dobrze postąpiłem. Mogłem wyskoczyć i się z nim fajtować, ale stwierdziłem, że to by było nie fair. Ważne, że gościu wygrał, zasłużył na to. Ja po prostu chciałem się z nim zmierzyć tylko i wyłącznie na życie. Jeżeli miałbym mniej życia, no to miał po prostu pecha. A tak, wygrał, jest zadowolony. Troszeczkę się ze mnie pośmiał, ale to już nieważne, nieważne. Mam nadzieję, że wam się podobało, że też się uśmialiście. Możecie dać znać w komentarzu, który moment był według was najśmieszniejszy. Jeżeli chcecie więcej tego typu odcinków, no to strzelajcie łapeczki w górę. 10 łapek i szukam kolejnych jakichś ciekawych gliczy. Będziemy ich testowali na odcinku. Zapraszam wszystkich jeszcze na pixyshop.pl po przekozackie koszulki. Link znajdziecie do sklepu w opisie. Wspierajcie mnie z kodem VAREL. Dziękuję wszystkim za wsparcie, a my widzimy się już w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć!